piosenki podczas Dni Językowych w Szkole. Dni językowe w Zespole Szkół Licealnych imienia Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu mają już 13-letnią tradycję. Początkowo były to quizy, scenki, konkurs poliglotów i festiwal piosenki. Ten ostatni cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że postanowiono oceniać go w odrębnej kategorii. I tak rok temu powstał festiwal Kenowizja. Śpiewają uczniowie w językach obcych, ale również koncertują nauczyciele, żeby pokazać, że nauczyciel też człowiek. Na festiwalu Kenowizja prezentowane są głównie covery. Mam duży sentyment do Franka Sinatry akurat. Zawsze marzyłem o tym, żeby coś Franka Sinatry kiedyś móc wykonać. Zdarzają się również autorskie kompozycje uczniów. Tak było w przypadku duetu ubiegłorocznych laureatek Kenowizji. Wystarczyło tylko się teksty nauczyć, głosy się same zgrały, także przygotowanie nam się razem śpiewa. Jednak nie to jest najważniejsze. Jury przede wszystkim ocenia akcent i poprawność wymowy. W Kurierze pytanie, co zrobi z koniem czy krową?